Rodzice mają maniakalny zespół mówienia nie na wszystko, o co ich tylko poprosimy. Nie, Sandra, nie kupię ci loda. Nie, Sandra, nie kupię ci kolejnego noża myśliwskiego. Nie, Sandra, nie stać nas na kolejny odwyk dla ciebie. Radź sobie sama. Dodatkowo mają ogromne skłonności do kontrolowania naszego życia. Całkowicie. Co robimy, ile wydajemy, z kim wychodzimy, dokąd wychodzimy, z kim piszemy. Tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli nad tym, co robimy. I tutaj nasuwa się pytanie, co zrobić, żeby jakoś ich przekonać, żeby się zgodzili, żeby powiedzieli tak, albo żeby po prostu nam zaufali. Tata, mogę wyjść dzisiaj z koleżankami na miasto? Zapytaj mamy. Mama, mogę wyjść wieczorkiem? Ojca zapytaj. Tata, mama mówi, żebym się ciebie zapytała o zgodę. Córcia, nie biorę za to odpowiedzialności. Idź zapytaj matki i koniec, kropka. Ale przecież jej przed chwilą pytałam. Pierwsze, co musisz zrobić, to zdecydować, dlaczego twoi rodzice nie zgadzają się na coś. Czy dlatego, że są za bardzo przewrażliwieni, boją się o ciebie i chcą cię trzymać w zamknięciu, bo boją się o twoje bezpieczeństwo. Może dlatego, że masz za słabe oceny dla nich, chcieliby, żebyś uczył się więcej i lepiej, a może po prostu słabo się z nimi dogadujesz i mówiąc nie, robią cię na przekór. Dlatego pierwszym krokiem jest zdecydowanie, który z rodziców bardziej ci ufa, z którym rodzicem się lepiej dogadujesz i który rodzic innymi słowy bardziej cię kocha. Tata, no błagam! Wszyscy tam będą. Córcia, nie mówię nie, ale nie mówię też tak. Martwię się o ciebie. Za mała jesteś na takie wybryki. Mama, no weź. I gdzie ty chcesz nocami balować? Jak ty nawet pokoju dzisiaj posprzątać nie chciałaś? Sandra, tak się nie robi. Najpierw obowiązki, a potem przyjemność. Ja już nie wytrzymam w tym domu dłużej! Kolejna kwestia to kiedy i w jaki sposób zadać pytanie, żeby padła odpowiedź. Tak. Mianowicie najlepiej zapytać się z kilkudniowym, a najlepiej tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ rodzic, nawet jeżeli się nie zgodzi, będzie miał aż tydzień na przemyślenie swojej decyzji, a ty będziesz miał czas, żeby jakoś się z nim dogadać i udowodnić, że jesteś prawilnym kidosem. Mama, to mogę wyjść. Za godzinę mam już to spotkanie, no. Mówiłam, ojca zapytaj. Ale to już przerabialiśmy w pierwszej scenie. Nie obchodzi mnie to. Gdzie takim tonem do matki? No bo ty zawsze taka jesteś. Niby jaka? No właśnie taka. Szacunku ci dziecko nie nauczyła? Wiesz co? Działaś mi tak na nerwy, że niedługo nie wyjdziesz przez cały miesiąc. Nigdy przestań nic nie mogę przy ciebie. Ciągle, nie podnoś nam. Kpisz sobie ze mnie. Nie podnoś na pewno ty dużo wychodziłaś, a ja? Nie rozumiesz mnie? Zabierz się do roboty i zrób coś w tym domu, a nie żądać tylko wyjścia i pozwolenia. Powiedzieć! Super, teraz tak już nigdzie nie wyjdę. Za późno. Dzięki za nic. Nie ma za co. Mama, a mogę za tydzień wyjść ze znajomymi? No, średnio mi się podoba ten pomysł. Wolałabym, żebyś w domu została i coś pożytecznego zrobiła. No dobra. Dobra, baw się dobrze. Jak sformułować pytanie z prośbą o wyjście? Mianowicie tak, żeby podać jak najwięcej szczegółów. Im więcej o spotkaniu powiesz, tym większa szansa, że rodzic się zgodzi. Wzbudzisz w nim wtedy zaufanie, on poczuje, że jesteś z nim szczery, nawet jeżeli to, co powiedziałeś, jest totalnie gówno prawdą. Mama, mogę iść z koleżankami na miasto? Nie. No i fajnie, no i cześć. Matko moja droga kochana, posłuchaj uważnie. Nasze dzisiejsze wyjście dotyczy spotkania urodzinowego mojej przyjaciółki Julki, którą znasz. Będzie tam także Ola, Kamila i dokładnie ich dwie koleżanki, o których słyszałam same dobre rzeczy. Wiem, że pochodzą z dobrego, prawilnego domu. No i nasze dzisiejsze spotkanie opiera się na wyjściu do pubu, a później po około godzinie i 20 minutach przemieszczamy się do mieszkania Julki przy ulicy Ściemy 5 na osiedlu Kitowników. No dobra, skoro tak to przedstawiasz, to... To idź, tylko nie wracaj za późno. No, a zimno chyba dzisiaj jest. Myślisz, że taki płaszczyk wystarczy? Wiesz co?
Czekaj, ja ci zaraz znajdę coś cieplejszego, bo się jeszcze przeziębisz. Ostatnia kwestia opiera się na trikach psychologicznych. Musisz być jak profesor Xavier. Im twoi rodzice będą w lepszym humorze, tym większa szansa, że zgodzą się na to, o co ich poprosiłeś. Czyli załóżmy, że godzinę przed zapytaniem się, czy mogę, jakoś spróbujesz poprawić im humor. Powiesz jakiś komplement, upieczesz babeczkę, albo po prostu powiesz jakąś wesołą nowinę. Im będą w lepszym humorze, tym większa szansa, że osiągniesz to, czego chcesz. Powiedz, że dostałeś spoko ocenę z ostatniej kartkówki, albo że wyszedł nowy sezon serialu, który lubią. Założę się, że dużo to da. Jest to jeden z najważniejszych punktów i musisz zadbać o to, żeby twoi rodzice byli w dobrym nastroju. Dobrze, dobrze, rozumiem. Pewnie, nie ma sprawy. Do usłyszenia. O, hej tato, chciałbyś może spróbować babeczki z borówkami? Upiekłam ci specjalnie. No, w sumie zaraz sobie wezmę. Nie, nie fatyguj się, przyniosłam ci, proszę. No, a tak przy okazji, wiesz co dostałam dzisiaj z kartkówki z biologii? Niech zgadnę. Dwójkę? Nie. 4-. Wiem, że to nie 5, ale... 4 to jest bardzo dobra ocena. Widzę, że się w końcu wzięłaś za siebie. A tak przy okazji, mogę dzisiaj wyjść z Ilką na domówkę do Seby? No w sumie. Czemu nie? Dzięki. Arek, ja naprawdę muszę tutaj siedzieć. Jak mam stąd wyjść? Arek, ja już nie chcę tu być. Mogę już wyjść? O kuźwa. O.